gigantów w kategorii juniorów. Taneczna następczyni Beyoncé, Nicola Pośnik, wybrała na swoich przeciwników driadę mistrzów hip-hopu z Białorusi. Bardzo mi ta dziewczyna, ponieważ wybrała na swojego przeciwnika driadę. To są naprawdę mistrzowie tańca hip-hopowego. Bardzo podoba mi się wasze show. Jest przemyślane, dopracowane, wykonane na bardzo dobrym poziomie. Nie tylko stawiają na ruch, ale też na wygląd i ogólne wrażenie artystyczne. To jest waszą najmocniejszą stroną i czym możecie wygrać z Nicolą? Mamy bardzo ciekawe kostiumy, elementy akrobatyczne i bardzo ciekawą choreografię. Nam wszystkim wydaje się, że Nicola jest silnym konkurentem. Trudno będzie z nią wygrać. Siła versus siła. To będzie spektakularne widowisko. Za chwilę oko w oko w World of Dance Polska staną Nicola Pośnik i Driada. Bardzo spektakularne, energetyczne show, dużo mocnych elementów, mnóstwo akrobatyki, trochę mało tańca. Ale liczy się efekt końcowy. Ważne, że wszystkim się podobało i zrobiliście duży efekt na scenie. Okej, dziękuję. Cieszę się, że idziecie po swoje, że jesteście zdeterminowani w tej swojej pracy i dążeniu do celu. I to się bardzo chwali, bo jest w tym mnóstwo pasji i takiej silnej energii. Efektowny był ten pokaz bardzo. No i takiej siły walki życzyłabym wszystkim zawodnikom w pojedynkach. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja miałem coś takiego, że przez chwilę zapomniałem, że wy przecież jesteście w grupie juniorów, a nie dorosłych, więc jak na ten poziom to jest po prostu szok. Gratuluję, zrobiliście świetną robotę, naprawdę. Dziękujemy. To czas teraz przejść do punktacji. Ja już jestem gotowa. Michał? Jesteś? Ja też. Karolu, mamy to. Zobaczmy, kto przychodzi dalej. Nicola Pośnik, 88 punktów. Driada, 88,7 punktów. Driada, przychodzą do półfinału. Nicola, będziemy tęsknić za tobą. Ja też. Troszeczkę żałuję, że wybrałam Driadę. No ale cóż, no tak, no, tak się dzieje, no. Zróbcie dla nich hałas. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.
już za chwilę. Na poprzednim występie byłeś jak ogień. Tu jesteś chłodny jak lód. Ja czuję się tak dobrze po tym twoim tańcu, że mam ochotę cię przytulić.